Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 11 odcinek z naszej serii Zagrajmy w GTA 5. No i moi drodzy, jadę w tym momencie na misję do Chińczyków. Zobaczymy, co oni tam ciekawego dla nas mają, no bo teoretycznie mieli zrezygnować z kontraktu, może jednak nie rezygnują. Także zobaczymy, co nas ciekawego na tej misji czeka. Kurde, chyba idealnie zaparkowałem elegancko. No bez kitu, patrzcie jak ładnie, żebym wjechał, kurde. Dobra, to wbijamy do baru. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la! Quiet in! Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 壞家伙,壞死了,要不要我幫你放鬆一下? Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Huh? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Pojedź do farmy braci O'Neill. No dobra, jak się domyślacie, Trevor zrobi tam niezłą rzezię na tej farmie. Ja pierdziel. Trevor aż sam radio przełączył, ja pierdziele. Dobra moi drodzy, to tak jak mówię, to jedziemy w tym momencie właśnie na farmy braci O'Neill. No i to jest też jedna z takich dosyć pamiętnych misji, jeśli ktoś grał, bo po prostu zna fabułę, no to wie doskonale, co to za misja będzie. Już też nie mogę jej się doczekać. A myślę, moi drodzy, że po tej misji pojedziemy sobie na tą poboczną. Nieznajomi i dziwacy. O'Neill dzwoni. Trevor Phillips! Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, fella! You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, because I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! All of you are going to die! Kurde, Trevor jest mega, mega wkurzony, dobra. No jestem dom braci O'Neill. To jest też taka trochę parodia, bo jak wiemy, rodziny irlandzkie są dosyć duże i właśnie mamy tutaj trochę parodię właśnie takiej irlandzkiej rodziny, gdzie to bardzo dużo właśnie braci jest. Uda się w punktu obserwacyjnego na wzgórzu, dobra. No to lecimy, moi drodzy. Przebiegnijmy się może sprintem, żeby było trochę szybciej. No i o co tu chodzi? Oni sobie tutaj trenują na tej farmie. Okej, jakiś chłop się rozgląda z lornetką. Taki stary pijany typowy, po hardasiu. Coś tu, jakieś beczki. Okej. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers niż laboratorium O'Neillów. Dobra, myślę, że ze snajperki sobie trochę skorzystamy. O tak. O tak. O tak, to mi się podoba. Czy ja zrobiłem triple killa?
Nie żartujcie nawet. Bez kitu zrobiłem triple killa, ja pierdzielę. Pięknie. Pięknie, ale to było, ale urwał teraz, moi drodzy. Dobra, to mi siadło naprawdę dobrze. Okej, słuchajcie, no to co, lecimy sobie tam do tego domu. Będziemy musieli rozwalić to laboratorium, ale to jest dynamiczne z pierwszej osoby, masakra. Mega mi się podoba, dobra. Lecimy rozwalić to laboratorium. Durudurudum, durudum. Ojoj, dobra. Chyba już się wszyscy usłyszeli niestety. Także teraz lecimy ze strzelaniną. You're all dead, dokładnie. Dobra. Strażnicy cię szukają, a niech szukają! Dobra, chodźcie tu panowie. Oni chyba muszą po... Kurde, tam zwłoki blokują te drzwi już. Dobra, tu widzę, że ktoś do mnie strzelał tylko. Gdzie on kurde jest? Nie widzę gościa. On jest tutaj tylko... Dobra. Wiecie co, może lepszym rozwiązaniem będzie, jak ja wezmę sobie strzelbę tłokową i wbijemy tam do środka. O kurde, wow! A mnie zaskoczył skubany. Dobra. Ej, chłopie, przecież cię zabiłem przed chwilą, jak ty żyjesz? Nie, 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 fuck, nie, co? Jak? Jak to się stało? Pierdziele, naprawdę miałem aż tak mało zdrowia? Kurde. Okej, moi kochani, witam was po cięciu. Wbiłem tutaj do środka. Wydaje mi się, że już większość jest pozabijana. Wow! Kurde, o serio, wszedł te kartony tutaj! Powiem wam szczerze, nie zobaczyłem go w ogóle. Dobra. Czyżby wszyscy? Jakaś apteczka by się, kurczę, przydała tutaj. Czekajcie, możemy przejść tutaj. Bo my generalnie mamy zejść na dół, ale ja za cholerę nie pamiętam, gdzie jest tu zejście na dół. Tutaj chyba. Nie dajcie mu tu zejść, okej, okay, czyli... Tu są jeszcze kolejni. Ostrożnie. Dobra, z czym się tam, gościu? Okej, okay, dobra. Także jesteśmy w środku i co my tu mamy zrobić właściwie? O, tak. Dobra. Aby rozlać benzynę, weź kanister i przytrzymaj. No i dobra. Zrób ślad benzyny prowadzący na zewnątrz. O tak, to uwielbiam. To będzie naprawdę efektowne, moi drodzy. Zjaramy im całą chatę. Dobra. Wybaczcie z tego faila wcześniej, ale w ogóle powiem wam, nie zwróciłem jakoś specjalnie uwagi, że zostało mi tak mało zdrowia i po prostu pobiegłem na pałę. Zresztą wiecie, jak gram w strzelanki, nie? Biegnę zawsze na pałę po prostu i tyle. No i dokładnie też tak zrobiłem, no i tak średnio to wyszło. Także no niestety zginąłem, ale spoko. Zgony się zdarzają każdemu przecież, nie? Dobra. Okej, dawaj jeszcze treworek. Mam nadzieję, że my się nie spalimy, byłoby dobrze. Dobra. Okej, staram się tak iść idealnie wzdłuż tego śladu. Dobra. Strzel ślad benzyny, aby go podpalić. No dobra. O tak, to będzie dobre. Normalnie Ghost Rider. Ale będzie kabum. Uwaga, kabum. Ciep. Dobra, nawet mi FPS-y nie spadły. To jest na propsie. Okej. Także optymalizacja wybuchu nie najgorsza. No i dobra, moi drodzy, ucieknij z gospodarstwa, tylko wiecie co, ja bym tak z drugiej strony chciałbym udać się po to auto Trevora, tylko ON, gdzie ono było? Wydaje mi się, że to... gdzie my tym autem pojechaliśmy naszym? Jest tam, dobra. Wolę, wiecie co, mimo wszystko jeździć autem właśnie protagonisty, bo później ono się gdzieś zgubi i stracimy pojazd i będzie dupa, bo nie będę miał gdzieś pojechać. Także lepiej już wziąć sobie faktycznie swoje auto. Dobra. To co, moi drodzy, uciekamy stąd. Dobra. I zaraz powinna misja się zakończyć i myślę, że właśnie pojedziemy sobie na tą misję nieznajomi i dziwacy. Okej, okay. Nadpiszmy sobie oczywiście. No i dobra. Widzę, że jest misja u Trevora, ale tej misji myślę, że w tym odcinku nie chciałbym wykonywać, bo ona jest bardzo długa, więc sobie ją odpuścimy, a pojedziemy sobie właśnie, moi drodzy, na misję nieznajomi i dziwacy. Zrobimy sobie tą misję i to będzie chyba w tym odcinku na tyle, bo tak jak mówię, następna misja jest naprawdę długa i nie chcę jej w tym odcinku zaczynać. O, shit, jeśli dobrze myślę, że to jest w ogóle ta misja, ale chyba tak. Dobra. Na razie możemy się sympatycznie przejechać, zobaczymy, co, może na coś ciekawego. Tam są rzutki w ogóle w tym barze. A w sumie w rzutki bym sobie pograł, nie, może... A może wiecie co, może jak zostanie nam trochę czasu, to sobie takie poboczne aktywności porobimy, właśnie jakieś rzutki, czy co, jakieś wyścigi może, czy coś takiego. Bo muszę przyznać, fajnie się to gra, tak jak mówię, no tej misji fabularnej nie chcę w tym odcinku robić, bo ona, no, trwa strasznie długo po prostu. Jest jedną z dłuższych misji.
jakie do tej pory graliśmy, więc na razie nie chcę się za nią zabierać, no przynajmniej nie w tym odcinku, nie? Myślę, że to no 20 minut co najmniej by ta misja nam zajęła. No a też zależy mi na tym, żeby zrobić te wszystkie misje nieznajomi i dziwacy po prostu. No bo jak się domyślacie, no Trevor prędzej czy później, no znajdzie Michaela w Los Santos, no nie będzie to takie trudne przecież. Dobra. Okej. To jesteśmy w takim razie na miejscu. Dobra. A już wiesz, co to jest za misja sympatyczna. Dobra. To podjedźmy w takim razie. No, tu się będzie działo, moi drodzy. To jest zarąbista misja. Dobra, podejdźmy do tych gości na krzesłach. You're gonna meet a bitch, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on, my throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. Look, I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old! Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where sorry. Were we exactly, come on. Huh? Get up. I'm sorry, man. We're sorry. Help! Help! There's a guy with a gun! Rzezia, zeutralizuj 25 wieśniaków. O tak! To jest to, co kocham. Dobra. To najbardziej uwielbiam w postaci Trevora. Wściekamy, po prostu mamy nieskończoną ilość amunicji. Ja pierdzielę, mam taki też specjalny ekran, gdzie jest zdolność specjalna Trevora, jest cały czas aktywna. Dobra. Jesteśmy o wiele bardziej odporni też na wszystko. Okej. Dobra, nie musimy chyba nawet przeładowywać broni, wydaje mi się. Ja wtedy kliknąłem R przez przypadek, a zobaczcie, że w ogóle tego robić nie musimy. Gdzie oni jeszcze są? Tam kolejny. Dobra. A nie, Trevor sam przeładowuje, dobra. A tak czy jak wydaje mi się, że mamy o wiele więcej tej amunicji. Dobra. Okej. Dobra, musimy wybić minimum 25. Ale to zaraz spokojnie się uda. O kurde, Trevor przeładuj szybciej. No i dobra, proszę bardzo, tyle w temacie. 25 zabitych. Oczywiście im wyższy wynik ukręcimy, tym większa nagroda będzie. Dobra, dawaj ich Trevor, jeszcze. Kurde, z moją celnością średnią. Muszę też uważać, bo tu zginę za chwilę, kurde. Ostrożnie. Mimo wszystko bądźmy ostrożni, nie szarżujmy aż tak. No, trochę właśnie ubieram. obrywam, chciałem powiedzieć. Dobra. Okej, gdzie oni jeszcze są? Tam jest kolejny, dobra. Myślę, że zaraz musimy już tak bardziej trochę ofensywnie grać, moi drodzy. Znaczy, defensywnie, przepraszam. Bo już, no, zdrówko mam na poziomie połowy, więc... Mimo wszystko nie warto tu aż tak teraz szarżować. No mówię, musimy grać dosyć ostrożnie już tutaj. Chociaż 50 zabójstw chciałbym ugrać, powiem wam, taki podwójny wynik sobie ukręcić, może się uda. Tylko kurde, nie widzę tych gości zupełnie. Nie, 50 zabójstw raczej mi już nie wejdzie, niestety. No, 48, ale dobra, to też dobry wynik. Okej, próba rzeźnia wieśniaki zaliczona. Aha, dwóch pojazdów nie zniszczyłem, no dobra. No okej. Ale spoko. Misja zaliczona, całe szczęście, dobra. I teraz, moi drodzy, tak, mamy aż 15 minut jeszcze, znaczy tak około. I teraz tak się zastanawiam, bo no tak jak mówię, misja dla Trevora, kolejna fabularna, jest naprawdę długa, o ile się nie mylę, że to jest ta misja, ale to jest chyba ta. Więc nie chcę jej robić, więc moi drodzy, pozwólcie, że ten odcinek będzie taki trochę luźniejszy i pojedziemy sobie na przykład pograć w rzutki, pokażę wam to, o kurde. Dobra, bo w sumie w GTA 4 pamiętam, że nie pokazywałem wam żadnej aktywności, mimo że obiecałem, że pokażę, to może trochę, to może to zmieńmy w takim razie i pokażę wam w GTA 5 te aktywności, bo jest to naprawdę wszystko spoko. Także mówię, pojedziemy sobie na rzutki, może jakiś jeden wyścig sobie zagramy. I to będzie tyle, a w następnym odcinku właśnie zabierzemy się już od razu za tą misję u Trevora, bo tak jak mówię, z tego co pamiętam, ona jest dosyć długa po prostu i nie chcę jej w tym odcinku zaczynać, bo zanim ją skończymy, no to minie naprawdę bardzo dużo czasu, więc zaczniemy ją sobie właśnie już w odcinku następnym, dobra. Ale chciałem też zrobić wszystkie misje nieznajomi i dziwacy, bo z tego co pamiętam, ta misja przeniesie nas jakby w trochę inne miejsce i nie chcę... Właśnie też tutaj zostawiać żadnych... O, shit! Nie chcę zostawiać tutaj żadnych zaległości. Dobra, także pogramy sobie w te rzutki. Mówię, pokażę wam jak... No co się boicie, ludzie? To tylko parkuje. Luźna guma.
Dobra, pograjmy sobie w te rzutki, moi drodzy. Okej, okay, aby zagrać w rzutki, no i dobra, pokażę wam to. Rzuć to wolną numerową część w tarczę, by sprawdzić wynik z 301 do 0. Cel przy pomocy WSAD i rzucaj za pomocą lewego przycisku myszy. Dobra, no to lecimy, moi drodzy, w takim razie. Raz na rundę można ustabilizować rzut. Okej, okay. Efekt będzie trwał tylko chwilę, dobra. Okej, okay, no to lecimy. Dobra, zewnętrzny krąg dubluje liczbę punktów. Okej, okay, co tu jeszcze? Środkowy krąg potraja liczbę punktów. Musimy o tym pamiętać, to jest dosyć ważne wszystko. Okej, okay, wewnętrzny krąg daje 25 punktów, a środek tarczy liczy się za 50 punktów, dobra. Zwycięska rzutka musi trafić w dubla lub w środek tarczy, to jest ważne. No i moi drodzy, musimy wyzerować właśnie punkty z 301 do 0. Legi, sety... nie wiem, może zagrajmy sobie tak krótko, niech będzie. Ja matko, jak mu celownik telepie, co jest? O, trafiłem, pięknie, dobra. Tylko teraz nie mogę już chyba ustabilizować rzutu, co no niestety nie. Dobra. Aaaa, Trevor! Lepiej celuj, Andrzej! O kurde. Aj, tupa. Słabo. W piątkę rzuciłem. Dobra, okej, okay, 166 mi zostało, jest dobrze w sumie. Zobaczymy, jak sobie poradzi nasza przeciwniczka, nasz przeciwnik, dobra. Okej, okay, no poszło jej niby lepiej, ale tak... Mamy jeszcze, wiecie, mamy jeszcze szansę. O kurde, no to żebym zrobił stabilizację. O ja pierdziele! No to dupa już je, ale ja źle rzucam. Oj, Trevor, ale proszę, pod celownik telepie. Dobra. Dawaj, Trevor, proszę, traf to 60, no ja pierdziele. Jest, jest! Dobra, 26 punktów zostało. Okej, okay, i teraz, moi drodzy, musimy walnąć dubla, żeby wygrać. Tylko gdzie jest 13? To jest dobre pytanie. Tu jest 13? To jest chyba 13, musimy tutaj... Fuck! Okej, wygraliśmy. Yeah, pięknie, dobra. Okej. No to pięknie, moi drodzy, udało się. Dosyć szkoda, że w bilarda nie można grać, to było fajne. Dobra, i myślę, że może na jeszcze jeden wyścig sobie pojedziemy, czemu by nie w sumie. Tylko gdzie są te wyścigi? O, są dwa FPS-y w mapie. Pięknie. Halo, co jest? Dobra. No zobaczcie, mam 10 FPS-ów, dosłownie. Halo, co się dzieje? No nie mogę z tą grą, no. Pierdzie, optymalizacja jest beznadziejna, dobra. Gdzie te wyścigi w zasadzie były? Bo pamiętam, że Ron nam coś mówił o wyścigach. Ale tych wyścigów tu nigdzie nie ma. He. A to dziwne. Ale nie ma tych wyścigów nigdzie. Tu jest... O ja pierdziele, przecież zanim byśmy tam dojechali, to 500 lat jeszcze minie. Nie wiem, co my tu jeszcze... Co, jeszcze jeden triathlon sobie polecimy? Nie, chyba nie. Nie wiem, co ja wam tu jeszcze mogę pokazać, szczerze mówiąc, moi drodzy. Ewentualnie, wiecie co, możemy sobie kupić ten hangar. I dostarczymy sobie jakąś, powiedzmy, nie wiem, jedną broń czy coś takiego. Chociaż, może ja już skończę odcinek po prostu. Znaczy, bo wiecie, i tak dzisiaj dostaniecie dwa odcinki, bo ja zamierzam nagrać dwa. I tak się zastanawiam, czy właśnie już odcinka nie skończyć po prostu. I w następnym już właśnie sobie polecimy od razu tą misję dla Trevora. Tak jak mówię, ta misja jest strasznie długa i nie chcę jej w tym odcinku zaczynać, no bo ten odcinek by potrwał z 50 minut. Także myślę, że to nie jest dobry pomysł. Dobra, to słuchajcie, zróbmy tak, że ja po prostu w tym momencie odcinek skończę. Wiem, że jest on krótszy, ale spokojnie, dostaniecie jeszcze jeden dzisiaj, także się tą krótkością nie przejmujcie. Także cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się właśnie jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z GTA 5, gdzie to pojedziemy sobie na tą misję fabularną do Trevora. Na razie!